Siemaneczko. Ostatnio po wrzuconym moim filmie, w sumie tak naprawdę pierwszym filmie, jakikolwiek zrobiłem od mega dłuższego czasu, dużo osób do mnie się odezwało: Tomek, dlaczego ty tych filmów więcej nie nagrywasz? To się fajnie ogląda, ale ty tylko cały czas te zdjęcia wrzucasz. Jeden główny powód tak naprawdę, dlaczego tego nie robię, to jest taki, że nie mam czym nagrywać. Mam tam jakiś aparat, ale czy on da radę jakieś ujęcia fajnie złapać pod wodą? No zobaczymy. Postanowiłem po prostu, że będę co jakiś czas wrzucał wideo z moich wyjazdów. Także zapraszam do oglądania i komentowania. A swoją drogą, bardzo dziwne uczucie, jeżeli się mówi do siebie i nikt nie odpowiada. Za każdy razem, kiedy tędy jadę, sobie się zastanawiam, co by było, gdybym wjechał pomiędzy te dwie płyty. Czy dałbym radę wyjechać później stąd? Ciekawe, czy coś bym zerwał. Ja nie wiem, ale kto normalnie o tej porze wchodzi do wody? Patrzcie, jak wieje. Spacer farmera. Jak? No i jesteśmy po nurku. Pogoda troszeczkę nam nie dopisuje. Patrzcie, jaka fala. Jakbyśmy byli na Bałtyku. Ale zimno. A tu cała baza. No to wracamy do domu. Chłopaki zadowoleni. Pierwsze ich zajęcia na skuterach. Dali radę, widzieliście na filmie. Szczerze powiedziawszy, to pod wodą było cieplej niż na powierzchni. No ale ile możemy pod tą wodą siedzieć tak naprawdę? Kiedyś trzeba wyjść. Trzeba wracać do domku na rosół. Ale bym zjadł teraz taki gorący rosół. No nic, jak będziecie chcieli więcej takich filmów, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie chcecie takich filmów, to też dajcie znać. To trzymajcie się, do zobaczyska.